Dzień dobry, witam Państwa w piątek, 5 maja. Zapraszam na aktualności. Rozpoczęły się egzaminy maturalne. Wczoraj maturzyści zdawali egzamin pisemny z języka polskiego. Dziś egzamin pisemny z języka obcego. W tym roku na rozwiązanie zadań pisemnych przeznaczono 4 godziny. Nastroje maturzystów są bardzo dobre. Może to się zmienić już w poniedziałek, kiedy przyjdzie im się zmierzyć z matematyką. Zaczęliśmy wczoraj językiem polskim, dzisiaj mamy język angielski, w poniedziałek jest matematyka i we wtorek język angielski rozszerzony. Tegoroczne matury nieco się różnią od poprzednich, przede wszystkim wydłużeniem czasu pisania. Tak jest, wydłużony czas to przede wszystkim podstawa, natomiast kolejna zmiana, jaka zaszła w tym roku w maturach, to przede wszystkim ustny egzamin z polskiego i z języka angielskiego również egzamin ustny. To jest nowość, która wchodzi, była już do tej wcześniej, była przerwa ze względów pandemicznych. Dzisiaj wracamy z powrotem do egzaminów ustnych z języka polskiego i angielskiego. No i każdy maturzysta musi zdać jeden egzamin, przynajmniej na poziomie rozszerzonym. Tak jest, ale może zdać, a nie musi. Taka jest formuła. Jeszcze te roczniki obecne i przyszłoroczne zdają w starej formule, czyli formule, gdzie podchodzą do egzaminu dodatkowego, wybranego, natomiast zdać nie muszą, natomiast muszą zdać obowiązkowy język polski, matematykę i język obcy. Myślę, że poszło wczoraj bardzo dobrze. Jestem na pewno pozytywnie nastawiony na dzisiaj. Myślę, że będą same sukcesy. Wczorajsze tematy były takie trochę dziwne. To prawda, były dziwne. Na pewno było to jakieś zaskoczenie, ale mimo wszystko no, trzeba było sobie poradzić. I tak też zrobiłem. Myślę, że dobrze napisałem. Matura trwała trochę dłużej. Nie trwała dłużej, ja akurat jestem tą osobą, która zazwyczaj szybciej kończy, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze mi wyszło. Czas na pewno nie był problemem. Na początku powiedziałeś, że jesteś dzisiaj pozytywnie nastawiony. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że są matury, chcę się dostać do dobrych szkół, więc też na pewno jestem dobrze nastawiony. Im lepsze nastawienie, tym lepsze wyniki. Te lepsze szkoły już tam w głowie się ułożyły? Układają. Jeszcze wszystko na pewno zależy też od samych wyników. Ale mam nadzieję, że pójdzie bardzo dobrze i że nie będę miał się czym przejmować. Połamanie pióra. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Jak tam dzisiaj nastroje? Myślę, że jest dobrze. Dzisiaj angielski, tak, także nie ma szczerze czym się stresować. Polski bardziej był taki, wie pan, taki niepewny, ale dzisiaj na spokojnie. Dla mnie to dziwne, że Polak mówi, że polski jest pewny, a angielski okej. No tak to wypada, bo... Matury, mały pan wiedział. No przecież zdawałem kiedyś. No ale teraz to troszeczkę inaczej, raczej ja nie umniejszam i tak dalej, ale no po prostu też my jesteśmy na przykład matematyczną klasą, no to dlatego by mnie tak... Czyli te tematy takie niezwiązane... No ale przyjemne. Przyjemne. Okej. Mimo, że niezwiązane z konkretną lekturą. No! Ale coś można było podłapać, zawsze jest jakiś punkt zaczepienia. Dobrze, a dzisiaj? A dzisiaj co? Okej. Okay. Jak angielski? Dobrze. Dobrze? Będzie dobrze? Będzie dobrze, pewnie, że będzie. Trzeba myśleć pozytywnie. Dzisiaj jest drugi dzień matur pisemnych. Czy do tej pory były jakieś sęki, jakieś problemy? Nie było problemów. Szkoła jest odpowiednio przygotowana, zabezpieczona. Również jesteśmy po konsultacjach z policją. No, odpukać w niemalowane oczywiście. Nie mieliśmy jeszcze maili dotyczących ataków bombowych czy podłożenia ładunków wybuchowych w szkole, tak jak to było w poprzednich latach. Natomiast cały czas czuwamy nad bezpieczeństwem w szkole w czasie, kiedy trwają matury. Przed maturami na pewno orientował się pan wśród swoich abiturientów, jakie są nastroje, jak oni do tego podchodzą. Nam powiedzieli, że bardziej się bali polskiego jak angielskiego. To znaczy, z reguły uczniowie zawsze jakoś inaczej podchodzą do każdego przedmiotu, tak? W zależności od poziomu przygotowania. To jest ich nastawienie. Lepiej czują się w języku polskim, co dla mnie zawsze jest taki ewenement właśnie, kiedy oni lepsze wyniki uzyskują z języka na przykład obcego, angielskiego czy niemieckiego, a troszeczkę gorsze z języka polskiego i odwrotnie, tak? W zależności od tego, jak to się czuje z danego przedmiotu. Najbardziej boją się i zawsze obawiają matematyki, ale myślę, że będzie wszystko dobrze. Mam nadzieję, że ministerstwo opracowała tak arkusze, żeby biorąc pod uwagę właśnie pandemię, okres nauczania zdalnego, nie wpłynął na wynik ostateczny.
powiedzmy jeszcze o kalendarzu maturalnym. 23 maja zakończenie, kiedy ogłoszenie, kiedy możliwość poprawki? To znaczy tak, matury trwają od 4 do 23 praktycznie. Od 10 zaczynamy popołudniowe egzaminy ustne z języka angielskiego, języka polskiego, języka niemieckiego. Następnie ogłoszenie matury potrwają praktycznie do 23 maja i kończymy matury. Ewentualnie, gdyby zaistniała jakaś sytuacja dotycząca stanu zdrowotnego ucznia, to drugi termin jest czerwcowy i wtedy taki uczeń ma dodatkową możliwość zdawania egzaminu. Natomiast wyniki przychodzą 7 lipca i w tym dniu właśnie ogłaszamy wyniki. Jeżeli, nie daj Boże, komuś by się noga podwinęła, to ma możliwość tylko i wyłącznie z jedną poprawkę w sierpniu. Kiedy można poprawić, jeżeli coś się komuś powinie? 23 sierpnia będzie wyznaczony egzamin poprawkowy dla tych uczniów, którzy nie zdadzą jednego egzaminu maturalnego. Powiedzmy jeszcze o tym, że w szkole dzisiaj jest wyjątkowo cicho. Nie ma uczniów pozostałych klas. Czy tak będzie przez cały czas matur? Nie. Jeszcze przez 2 dni, oprócz dzisiejszego dnia, czyli poniedziałek, wtorek. W środę już zapełni się szkoła pozostałymi klasami i egzamin maturalny, bo mamy codziennie egzaminy do południa i po południu na 2 tury. Natomiast lekcje już od środy odbywają się według harmonogramu i według planu. Czyli tak musimy zorganizować tutaj całą logistykę w szkole, żeby odbywały się lekcje, ale oprócz tego jeszcze odbywała się i prawidłowo przebiegała matura. Do tej pory nigdy się nie chwaliliśmy, a jesteśmy z Państwem już ponad 30 lat. Teraz przyszedł czas, by się w końcu pochwalić. Od kilku miesięcy systematycznie badana jest oglądalność telewizji lokalnych i regionalnych. Badane są te stacje, które nadają swój program lokalny w sieciach kablowych, internetowo i satelitarnie. Wśród badanych jest również nasza stacja. Badanie prowadzi Krajowy Instytut Mediów. Badana jest populacja obejmująca osoby mieszkające w Polsce w wieku 15 lat i więcej. Jest to badanie ilościowe poprzez wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Numery telefonów komórkowych są generowane losowo, a więc jest to badanie reprezentatywne dla mieszkańców Polski. Badania prowadzono 3-krotnie od sierpnia ubiegłego roku do lutego bieżącego roku, aby dane były jak najbardziej wiarygodne. W pierwszym badaniu wykazano ponad 24 tysiące widzów telewizji Zachód w województwie zachodniopomorskim i nieco ponad 12 tysięcy w województwie pomorskim. W badaniu drugim wykazano tendencję zwyżkową dla województwa zachodniopomorskiego i niewielki spadek w województwie pomorskim. Trzecie badanie, które zakończono w lutym bieżącego roku. Według tych danych aktualnie docieramy do ponad 29 tysięcy widzów w województwie zachodniopomorskim i ponad 12 tysięcy w województwie pomorskim. To cieszy. Jesteśmy z Państwem już ponad 30 lat. W najbliższy poniedziałek minie 78. rocznica zakończenia II wojny światowej. Obchody upamiętniające tamte wydarzenia odbędą się na cmentarzu komunalnym przy kwaterze żołnierzy Armii Krajowej. Początek uroczystości o godzinie 13:00, a w programie przewidziano m.in. okolicznościowe wystąpienia oraz program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów zespołu szkół nr 6. Ponadto po modlitwie za poległych na płycie pomnika zostaną złożone kwiaty. Jutro w kinie Wolność o godzinie 10:00 rozpocznie się Art Vocal Festival, w których zaprezentują się wyłonieni w eliminacjach wokaliści amatorzy. Prezentacje potrwają do godziny 15:00. Również jutro motocykliści ze szczecineckiej grupy motocyklowej rozpoczynają sezon. Rozpoczynają mszą w kościele Miłosierdzia Bożego o godzinie 11:00, a potem przejadą przez miasto do Muszli, gdzie około godziny 12:00 rozpocznie się festyn motocyklowy. Natomiast najmłodsi o godzinie 12:00 w strefie aktywnego wypoczynku rozpoczną Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Będzie to sprawdzian ich umiejętności jazdy na rowerze. Te zaproszenia kończą dzisiejsze aktualności. Po reklamach posłuchamy okruchów na niedzielę, a następnie cofniemy się w czasie w archiwizjach. Przed magazynem telewizji lokalnych zobaczymy jeszcze spektakl teatralny w wykonaniu uczniów prywatnego liceum, którzy wystawili Dziady część 2 Adama Mickiewicza. Do zobaczenia.